No to w ogóle nie jest proste. Okay. Znajdujemy się w Obornikach, w oddziale ginekologiczno-położniczym szpitala SPZOS Oborniki Wielkopolskie. Oddział ma część ginekologiczną, gdzie to jest taki właściwie mały nasz oddział, który ma 6 łóżek w tej chwili po takim dużym remoncie. Przez to pacjentki mają bardzo komfortowy pobyt. Sale są dwuosobowe z łazieneczkami. Następną częścią oddziału jest oddział położniczy, gdzie leżą pacjentki z patologią ciąży, ale również odbywają się porody, zarówno fizjologiczne, jak i patologiczne. Bardzo, bardzo blisko Poznania znajduje się ten oddział, w związku z czym dużo pacjentek przyjeżdża w zasadzie nie tylko z Poznania, ale również z okolic, z Wielkopolski i właściwie z całej Polski. Staramy się, żeby pobyt był komfortowy. No, kobiety w ogóle w życiu mają dużo ciężej niż mężczyźni, w związku z czym staramy się ułatwić im i uprzyjemnić ten pobyt. 600 porodów w naszym szpitalu, czyli jak masz mały oddziałik, jest bardzo dużo tych porodów. Dzięki fundacji otrzymaliśmy fantastyczny sprzęt. 2 super cudowne, nowoczesne aparaty KTG, stanowiska do resuscytacji noworodka, jak również bilirubinometr. Co roku odnawiany jest sprzęt, który służy do badania słuchu noworodka. Dzięki fundacji te dzieci mają szansę na lepszy start w nowe życie dzięki badaniom profilaktycznym, jak również komfort naszej pracy bardzo się podniósł. Dzięki temu sprzętowi możemy szybciej dzieci trafnie diagnozować, a co za tym idzie szybciej leczyć. Gościmy Państwa na oddziale pediatrycznym z samodzielnego publicznego ZOZ-u w Obornikach. Oddział mieści się w obrębie szpitala i jest 16-łóżeczkowy. Przede wszystkim chcieliśmy pochwalić się naszymi pięknymi, kolorowymi łóżeczkami, które uzyskaliśmy właśnie dzięki Fundacji Pana Jurka Owsiaka i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dzieciom w tych kolorowych wnętrzach się dużo lepiej zdrowieje, szybciej zdrowieją, mają lepszy humor i dzięki temu łatwiej nam z nimi pracować. A myślę, że też dobry humor dzieci wpływa na dobrą atmosferę również ze strony rodziców. W tej chwili dostaliśmy bardzo dużo sprzętu, który jest nam niezbędny, wręcz potrzebny do tego, abyśmy mogli dalej funkcjonować. Sprzęt, na który nie pozwolilibyśmy sobie na pewno z naszych środków w pełni na zakup. No, dostaliśmy w zeszłym roku lokalizator żył. Bardzo pomocna rzecz. No, nie zawsze dzieci, które przychodzą małe, odwodnione, mają żyły tak widoczne, że w kucie można założyć bezproblemowo. Bilirubinometr też, który dostaliśmy, pozwala na to, żeby zmierzyć poziom bilirubiny u dziecka, nie rykując go. Po prostu na zasadzie dotknięcia do skóry i oznacza nam poziom bilirubiny, jaki jest we krwi u noworodka. Dostaliśmy dużo, chcemy jeszcze więcej, potrzebujemy jeszcze łóżka porodowe. To jest priorytet w tej chwili na oddziale ginekologicznym, aby mamy mogły godnie rodzić już na takich nowocześniejszych łóżkach. No, słuchajcie, ja uważam, że dużo. Dzięki Owsiakowi to my funkcjonujemy. Koszulki XL-ki. Tak naprawdę Wielką Orkiestrę w Obornikach tworzy szereg osób, samych wolontariuszy jest około 1000, aczkolwiek ludzi to jest naprawdę może być nawet parę tysięcy osób i to są ludzie, dla których styczeń rozpoczyna się Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. To jest naprawdę super, że możemy się wszyscy spotkać, solidaryzować, dla których dla nas również też jest jeden cel, czyli zebranie jak największej ilości pieniędzy, żeby móc doposażyć szpitale, ale przede wszystkim zbieranie pieniędzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest o tyle fajne, że to jest realna pomoc. My idąc do szpitala, chociażby w naszych Obornikach, widzimy ten sprzęt, który służy dzień w dzień nie tylko dzieciom, ale także osobom starszym.
to są takie wydarzenia, które szczególnie motywują, szczególnie dopingują do tego, żeby tych pieniędzy było coraz więcej, ale żeby coraz większą ilość osób dopingować do tego, żeby również włączyli się w nasze działania. Bo to nie jest taka pomoc, która gdzieś tam zginie, która gdzieś przepadnie w eterze. To jest realna pomoc. My ją możemy zobaczyć, możemy dotknąć, możemy też z niej skorzystać, a to jest najważniejsze. To wszystko odbywa się za przysłowiową darmochę, bo wszystkie te poczynania, które prowadzimy, to robimy to jako wolontariat. Jako wolontariat. Cieszę się niezmiernie. Truly is that we exist.